zacznie się, wiesz, dupą wypnie na nas wszystkich. No, każdego wyssała i dewałka. Śpiewa lub cześć, bo nie zapominajmy, że to tylko panie, nie naznaczajmy pań tak bardzo, powywijał. Papież Franciszek jakiś czas temu powiedział, że kobieta staje się właściwie teściową. Ja ci coś powiem, się, taka że to masz syn. Więc to ta jest relacja tak. Jest zdecydowanie trudniejsza, nawet według Ojca Świętego. Ale rozmawiamy o dorastaniu, rozmawiamy o tym, że w zdrowej rodzinie wygląda to, przebiega to łatwiej ten proces. No ale powiedzmy, że coś jest takiego, że człowiek musi jeszcze z tego wyrosnąć, jeżeli tak bardzo ma się coś zmienić w jego głowie. Jeżeli nagle, właściwie w ciągu jednego dnia całkowicie już, nawet jeżeli to był pewien proces do tego momentu, od tego dnia powinno się wszystko zmienić i współmałżonek powinien być najważniejszą osobą w życiu, to można założyć, że czasem się tak nie dzieje. I co robić? Czy na ten proces pozwolić tej drugiej osobie, powolny proces? Bo ja znam takie historie powolnego procesu, tego, że trzeba było jeszcze odwiedzać rodziców często, albo że ciężko było sobie wyobrazić jakieś tam wydarzenie spędzane tylko ze współmałżonkiem i nie mówię tutaj o świętach Bożego Narodzenia, ale z kolejnym dniem czy miesiącem ci ludzie jednak stawali się już nierozłączni, stawali się osobną jednostką, można powiedzieć. Mhm. Czy na taki proces przyzwalać, czekać spokojnie, czy raczej gdzieś go tam... Zależy wszystko od nas samych, tak? Jest bardzo potrzebny tutaj szczery dialog. Szczery dialog między młodymi małżonkami. Na ten temat. To znaczy... No, a jak rozmawiać? Bo zawsze, kiedy mówimy źle o teściowej, mówimy źle o czyjejś matce. Nie mówimy źle o teściowej, nie mówimy źle o teściowej. A brat widział te emocje między ludźmi, jakie skłócja? Nie mówimy źle o rodzicach, bo jedna z podstawowych zasad, która łączy się z tym tematem, to jest nie mówimy w żaden sposób źle o rodzicach współmałżonka, bo to zawsze, nawet jeśli mamy rację, nawet jeśli jest oparto o fakty, zawsze odniesie zły efekt, bo nikt z nas nie chce słyszeć źle o swoich rodzicach. Obawiam się, że to, co dla jednego będzie stwierdzeniem faktu, dla tej drugiej osoby może być mówieniem źle o jego rodzicach, bo jednak z rodzicami mamy bardzo silną więź. No to jak rozmawiać? Rozmawiać o relacji mojej żony, mojego męża z jej rodzicami. Odnosząc się cały czas do tej prawdy, że od tej chwili ślubu jesteśmy dla siebie najważniejsi, nasza relacja jest najważniejsza i teraz to my jako młodzi ustawiamy nasze relacje, czyli kontakty ze światem zewnętrznym. Nie ma innej drogi jak rozmowa, jak szczera rozmowa. Jeżeli jest to problem, ponieważ druga strona na przykład nie widzi takiego problemu w ogóle, tak? No to tutaj potrzebna jest pomoc osoby trzeciej, czyli kogoś specjalisty, czy psychologa, czy psychoterapeuty, czy duszpasterza po prostu, który czasami właśnie ten autorytet duszpasterza, człowieka kościoła, powiedzmy, który poda cytat z Pisma Świętego, tak, pokaże pewne rzeczy, już pomaga. A czasami potrzebna jest specjalistyczna pomoc. Sam kobietę, która zdaje sobie sprawę, że ma ze swoją matką bardzo relację niewłaściwą, w tym sensie, że zbyt bliską, taką symbiotyczną, wychowywana była w takiej relacji od dzieciństwa. I ona wie, na umysł, na rozum wie, tak, że tak nie powinno być, ale psychicznie, emocjonalnie nie potrafi inaczej funkcjonować. Poszła na terapię, ta terapia jej pomogła, przepracowała sobie tę relację z matką, no i jest dzisiaj lepiej. No czasami trzeba, tak, nie ma innej drogi czasami. Ale myślę, że najpierw to jest ten dialog, tak, ze współmałżonkiem, rozmawianie na ten temat. No i szukanie odpowiedzi, też chociażby na przykład w książce, jest taka dobra książka pana Jacka Polikowskiego, Warto pokochać teściową chyba, czy coś takiego. Myślę, że tytuł jest zdecydowanie rozsądny. Zdecydowanie warto. Myślę, że to też jest ten problem, że czasami po tym wszystkim, co słyszymy, wchodzimy już z takim nastawieniem na nie. Ale z tego wszystkiego, co brat mówi, to wynika, że budujemy relacje między sobą, współmałżonkowie między sobą, a nie staramy się zmienić teścia lub teściową. To my stawiamy granice w naszych kontaktach zewnętrznych. To my ustalamy. My jako autonomiczny związek. Bo my właśnie jesteśmy tą relacją najważniejszą dla siebie, opartą o sakrament. I to my ustawiamy. I tutaj jest potrzebna pewna dojrzałość.
ale też i odwaga, żeby z rodzicami porozmawiać. Mój brat ma brata bliźniaka, który ma żonę Kasię, trzy córeczki, którego serdecznie pozdrawiam. Pani mnie nie słyszy, bo mieszka w Bydgoszczy. Ale... Będzie coś o jego teściowej? Ale... Czyli mojej mamie. Nie, jego teściowej. Nie, mojej mamie. Mojej mamie. A, czyli, a, no dobrze, czyli naszej, o teściowej bratowej. Mój brat miał taką właśnie sytuację. Nasza mama po prostu no, z różnych powodów, to już, może jeszcze o tym powiemy, ale próbowała jakby odzyskać znaczenie w życiu swojego syna. Jeden poszedł do zakonu, czyli ja, daleko, nie ma go. Drugi został na miejscu, ma żonę. No i teraz jakoś mąż żył, bo teraz już nie żyje, ale nie układała się ta relacja z mężem, trudna była przez całe lata. No więc wiadomo, że łatwo się myśleć, że wszystko się kręciło wokół nas, a gdy założył własną rodzinę mój brat, no to mama próbowała tam jeszcze zaistnieć w tym życiu, bo ona, kobieta zna ze zwykłej potrzeby serca, tak? Ona chce po prostu jeszcze mieć jakiś sens w życiu. Tym sensem przez lata były dzieci, więc nadal chce ten sens podtrzymywać i go szuka. Na szczęście, no, mój brat na szczęście wiedział, po której stronie stanąć. Tak stanął po stronie swojej żony, Kasi. I to się dokonało w ten sposób, że przeprowadził z mamą bardzo poważną rozmowę. Oczywiście była bardzo trudna, mama się popłakała, na pewno cierpiała. Cierpi też do dzisiaj, myślę, że w jakiś sposób. Obraziła się bardzo, tak? Dwa tygodnie się w ogóle nie odzywała, to jest prawda, ale doszła do zrozumienia jakiegoś tam, jakimś tam stopniu tego, że tak po prostu musi być. I dzisiaj te relacje są poprawne, są właściwe. Wiem, że mama by chciała pewnie może inaczej, żeby było, ale no nie może inaczej tego ułożyć, ponieważ tutaj granice stawiają właśnie mój brat ze swoją żoną. I o to chodzi. Musimy się na taką rozmowę odważyć. Jeżeli gdybyśmy mieli dojrzałych rodziców, prawda, którzy byliby świadomi tej sprawy, oni by sami o tym rozmawiali z młodymi. I są tacy. Naprawdę chwała Bogu, trzeba dziękować Bogu za takich rodziców czy teściów, którzy są świadomi tego problemu. Ale część, nie wiem czy większa czy mniejsza, ale na pewno jakaś część, która nie ma świadomości w tym temacie, uważa, że jeżeli do naszej rodziny wchodzi, mamy córkę, to wchodzi zięć, prawda, więc staje się naszym kolejnym dzieckiem, tak, obok naszej córki i on powinien uwzględniać to wszystko, co my tu jako rodzice chcemy, planujemy, jak żyjemy i tak dalej, dalej. No niestety, ale nie, w ten sposób. Nie? Powiedział brat problem. To kiedy jest problem? Bo mam wrażenie, że każda kobieta, mężczyzna czasami po prostu pewnych rzeczy nie zauważa. To jest też tak, że kobiety specjalizują się w uszczypliwościach, wbijaniu szpili, są w tym świetne. Ja nie wiem, dlaczego zostałeś w to wyposażone. Natomiast potrafi być tak, że przy stole rodzinnym dwie kobiety nawzajem wbijają sobie szpile. Pan bardzo grzecznie z uśmiechem, a panowie w ogóle tego nie zauważyli. W którym momencie zaczyna się problem? Bo to wbijanie szpilki na pewno gdzieś zawsze będzie. To z natury kobiecej już w dużej mierze wynika. Nawet przy gorszym humorze po prostu. Niestety tak jest. Ale kiedy jest problem? Jest taka opcja, szukaj na Jeśli dobrze rozumiem. Relacja z drugim człowiekiem zawsze jest naznaczona jakimś problemem, w tym sensie jakimiś trudnościami, bo jesteśmy wszyscy tylko ludźmi. Mamy swoje wady, humory i tak dalej, i tak dalej. I jak się w małżeństwie kłócimy czasami, to nikt nie powie, że to małżeństwo ma kryzys. Jak czasem gdzieś tam z teściową się dziewczyna pokłóci o to, czy kurczaka lepiej piec tak, czy tak, to też nie jest zła relacja z teściami. A kiedy jest problem w relacji z teściami? No wtedy, kiedy nie stawiamy w odpowiedni sposób granic, nie ustalamy w odpowiedni sposób kontaktu z rodzicami, nie rozmawiamy o tym z nimi, tylko pozwalamy na to, żeby życie się toczyło tak, jak się toczy i pozwalamy na to, żeby rodzice w naszej relacji małżeńskiej robili to, co chcą. Może to polegać na tym, że właśnie próbują kierować nami, próbują nas pouczać. Próbują nawet nie sugerować, ale wręcz no, tak no, mocno tutaj, prawda, wymuszać na nas pewne zachowania, które według nich są właściwe albo niewłaściwe, w porządku albo nie w porządku i my mamy się dostosowywać, ponieważ my jesteśmy młodzi, nie znamy jeszcze życia, nie wiemy jak to naprawdę jest, słuchajcie się nas, starszych, my wam tu wszystko powiemy, tak? Ale wie brat, oni naprawdę są starsi, trochę więcej wiedzą o życiu. Zgadza się.
ale to może być na zasadzie pewnej porady. Może być pewnej propozycji. Nie z punktu takiego, że my wiemy lepiej niż wy. To jest oczywiście faktem, że wiedzą lepiej. Aczkolwiek są sprawy czasami, że nie wiedzą. Ale nie z tej pozycji. Nie z tej pozycji. Właśnie szanujemy autonomię związku młodych. Oni chcą naprawdę czuć się autonomicznie. Oni naprawdę chcą czuć się odpowiedzialni za swoje życie, ale chcą to życie układać po swojemu. Więc możemy na przykład coś zasugerować, możemy ich poprosić o rozmowę, tak? I czy może byście chcieli znać naszą opinię, czy nasze spojrzenie na ten temat, tak? Ale tylko i wyłącznie na pewną propozycję. My nie chcemy wam niczego narzucać, absolutnie. My chcemy tylko wam powiedzieć, jak my to widzimy. I chcemy o tym z wami porozmawiać. A decyzja, jak to zrobicie, jaką decyzję podejmiecie, jest tylko i wyłącznie wasza. I my tę decyzję, jakakolwiek by nie była, będziemy tę decyzję szanować. Będziemy szanować. Będziemy wam pomagać i wspierać was w tym, żeby tę decyzję zrealizować. To jest dojrzałość. I to jest stan doskonały. Na tyle, na ile może być w relacjach międzyludzkich. Nie wiem, czy... No, myślę, że bardzo dobry, nie? Taki naprawdę na poziomie, tak? To jest właśnie to. Dlatego, że jeżeli jakimkolwiek sygnałem pokażą, że nie szanują naszej autonomii, nie szanują naszego sposobu i pomysłu na życie, no to od razu my się nastawiamy już jak jeż, prawda, na jakiekolwiek nawet sugestie pomocy nam ze strony rodziców czy teściów. A po co? A po co tak robić, nie? Szanujmy te granice, szanujmy tę autonomię. Niestety właśnie wielu małżonków tych rodziców, prawda, no przekonanie, że to są młodzi, przecież to niedawno jeszcze byłaś dziewczynką, no co ty możesz o życiu w ogóle wiedzieć, przecież niedawno, synku, ja cię jeszcze uczyłem, jak samochodem się jeździ, a ty teraz masz być tutaj mężem i ojcem, posłuchaj się taty, będziesz wiedział i zobaczysz, że na tym lepiej wyjdziesz, prawda? No to jest ten problem, nie? Nie ma tego szacunku, nie ma tego takiego stawiania właśnie odpowiednio granic, szanowania. My naprawdę, jeśli chodzi o rodziców, byśmy wygrali o wiele więcej. Wygralibyśmy o wiele więcej w kontaktu z młodymi i te relacje byłyby super, gdybyśmy odpuścili sobie, pozwolili na to, żeby młodzi też doświadczyli porażki, błędu, żeby też doświadczyli, że się mogą na tym czegoś nauczyć po prostu, zwyczajnie. I oni sami przyjdą do nas. Jeśli my pokażemy im, że my szanujemy ich decyzje i wybory i nie stosujemy żadnej presji, to młodzi szybciej do nas przyjdą i szybciej się o nas się zapytają o to, jak byłoby lepiej zrobić. Naprawdę, to jest na takiej zasadzie działa. Jeśli człowiek się czuje szanowany i akceptowany taki, jaki jest, to on szybciej przyjdzie do tej drugiej osoby i będzie się pytał i szukał wsparcia i rozwiązania i pomocy, czegokolwiek. Ale nie możemy z góry jakby zakładać, że tu my lepiej wiemy, prawda, i my tu wam pokażemy, bo wy jesteście młodzi, jeszcze tam gówniarze, prawda, to nie, to taki styl absolutnie, no kto by tak chciał, no kto z nas by tak chciał? Zdecydowanie nikt, to stan idealny i przepis na relacje teściów z młodymi chyba mamy opisane, ale chciałabym, żebyśmy o drugiej stronie też porozmawiali, bo żartujemy z teściowych, natomiast synowe też potrafią i myślę, że czasami niejedna mama wie, że coś złego się dzieje i chciałaby zareagować. To o tym porozmawiamy za chwilę. Mentalnie dziadek ustają, patrz, zaraz zagraniczna piosenkę płaci, tantiemy, a na menedżerze wykazuje co innego. Tak, tak. Głupia krowa. Że ja jestem tłusta, że ja ważę tonę. Ja mówię, dobra, to zajmuję się na wagę. Ja ważę już poniżej 90, a ty, jak masz 1,80 m, jesteś taka wielka, minimum 120 ważysz. No to na pewno jestem od ciebie szczuplejsza. No. Że ja gruba. Mówię, a ty chuda. No. Nie mówi się ludziom takich rzeczy, że ktoś jest taki siaki owaki przez szacunek. No. No nie mówi się, ale wiesz. Że ktoś jest, nie wiem, mały, duży, ona łysy. Ona z prostej rodziny jest przeznaczona do sprzątania, widocznie to lubi, to umie i te. I po prostu tak mówi, bo tam tak mówią wszędzie pod schodami. Hmm. No ona to jest do pielenia, wiesz, do kartofli, do wyrywania buraków. Nie wiem, czy ona do pielenia jest dobra, bo do pielenia jest kobieta mniejsza.
potrzebne. No, bo to się trzeba schylić, wiesz. A, bo to, a gdzie to 2 metry będzie się schylało? Dlatego ja od razu to widzę. No ale snopki to może przerzucać i wiązać. Dlatego no, to się, no, bo ona ma siłę wołu. Jest przecież bardzo silna. No, okropna. Mówi, zrób sobie te zęby, masz 2 z przodu, się lekocze. Trzeba się śmiać, nie umie z czegoś. Się śmiejesz jak Tyrannosaurus Rex. Czego mam też? Mówi, pokazuje te 2 czy 3. Ja mówię, zapisz się na tego, na czerwiec przyszłego roku. To trzeba wyzwi. No, a ja się boję. Czego się boję? No nie wiem, dentysty. No, ja mówię, a co ci to da? Jak cię rozboli, to polecisz o 12 w nocy na dyżur. Ostry. No. Właśnie. No, mówi, w Ameryce sobie zrobisz, tam to ci chyba raczej nie będzie stać, tu masz za darmo, prawo głupia. No, mówię, idź jak ci mądrze mówię. No, ale ona albo do Anglii, albo do Ameryki, bo to jest chyba zupełnie inna para kolosów. Nie, tam do tej Anglii, to jak zaproszą, no to ile ją zaproszą? No, na miesiąc, na 2 tygodnie, no ile tam no będzie siedziała, no. Bo może tam do jakieś bawienia dzieci potrzebna. No to może jej dadzą bilet, nie? No, jak zapraszają, to chyba... Ale ona to mile wspomina, bo tam, wiesz, mogła być jakaś rodzina, rzeczywiście gościnna. I ona to mile wspomina. Może akurat tam wypadła dobrze. Akurat jedyne miejsce, bo ona się też nadaje do ogrodu. Na przykład ona potrafi, wiesz co, ładnie takie kompozycje robić kwiatowe. Nie przypuszczałam, no, że tu ma dyrektor. Nie, dlaczego? A ta, ty myślałeś, to dziecko niepełnosprawne, piękne kolory robi, ładne rzeczy, to ona miała być. No, no, jakieś talenty każdy ma, no. No. Jakiś talent, może tam duży ogród mają, może to, może tamto, nie wiem. Jak mówi o nich, to mówi z taką sympatią dużą, no. No to niech tam leci. No, no to niech lecie, a i mówi, że jak będzie coś, to ona tam adres poda. No to jej sąd, wiesz, no w końcu jesteś... Że jakby ciebie ściągnąć do Anglii, tak? Tak, mnie potrzeba, ja bym w życiu nie pojechała. Słuchaj, ja ci coś powiem. Moja córka powiedziała, że jej noga to nie postanie, choćby Złote Góry. Ale gdzie? Olka. Tak nie znosi i Anglii, i Angolii, i w ogóle, wiesz, jakąś ma uczulenie na Anglię. Ja ci coś powiem. Ewa, jakby tak pojechała gdzieś do Willi, do, u kogoś mogłaby mieszkać, bo tam nie lubią Polaków. Teraz, zwłaszcza teraz. To ona by miała źle, a ona jest wielka krowa, a to... No, ale jak ona zna dobrze język tam, wiesz, ona bywała... No. Ja uważam, że ona wcale nie zna angielskiego. Ona dlaczego? Tylko taką, no, bo to trzeba gramatykę, coś ty. No ale słuchaj, no. Język jest różnie, tu mówisz, tu różnie, to wszystko widać na odległość, co ona, gdzie ona mniej więcej, skąd pochodzi. No, także to jest nieprawda, ona coś tam od... Nie, ona jako służąca, to gdzie ona język, po co język? No ale dobrze, jak jest tej Ameryce, to przez sposób podstawowy ona ci się tylko wyraża. Tak mówi, ciebie w ten sposób, oczywiście w jakimś sensie nabiera. Ale ona nie zna, to jest niemożliwe. Języka to się uczy małe dziecko. A potem to albo przez studia, albo przez dobry słuch, na kursy musi chodzić, długo się uczyć. To nie jest tak, że ktoś tam szczeka, ktoś tam odpowie. Język jest ciężki. Na swoje potrzeby, wiesz, do urzędu, do sklepu, no to tyle. Żeby kogoś znienawidzić, to nawet Jezusa, czyli swojego, łapali na jakimś kruczku. Łapali na jakimś drobnym, tym z igły widły, skąd się to wzięło. To właśnie, nawet swój swego potrafi złapać, a tego obcego to patrzy się na odległość i mówię, że do ogrodu ją dać i ona miałaby dobrze. Do willi, przy dzieciach i oni być może jak pamiętają, że ona taka pracowita i że jest Polka. Bo ona w sumie jest pracowita, dlatego jak się weźmie za coś, to ona już robi. To tego i odmówić nie można. No. Jest wtedy dokładna, wszystko wiesz. I to jest moja przyjemność, zauważyłam. Ale widzisz, ale ja ci coś powiem. Słuchaj, to jest z ludzkiego punktu widzenia dla tych oszustek bardzo dobrze. Tylko, że Biblia mówi zupełnie co innego. Na przykład odnośnie modlitw, nie pracy. Mówi tak. Do Żydów ogólnie przez proroka, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, to nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno jest krwi. Po pierwsze, te modły były już świeckie, wypaczone, diable, a te Boże były tego, a poza tym oni wszystko robili na pokaz i nieszczerze. To oni byli już potworami, to więc jak Jahwe miał się ustosunkować do takich potworów, którzy wcześniej byli jego ludem? No jak? No z jakimś tam przymrużeniem oka, ale dlatego, że wysyłał proroków, że ostrzegał, że bez proroków, bez ostrzegania Jahwe nie karze.
No to więc tak było, ale jak czyli oni to wyprzedzał. W Czambu, no wyprzedzał, ale jak oni to wszystko w Czambu, no to gdzie Jakwe, gdzie teokracja? Dawno nie ma. W roku 70 wojska rzymskie... No tak pod wodzą Flawiusza. Cały rok, cały rok, że no przecież te siostry nasze, świadkowie, jak głosiły, co one mówiły, że taki był głód, że nawet matki jadły własne dzieci. Taki był głód, no bo tak było, no bo historyk Flawiusz opisuje, historia świecka opisuje, a jak coś jest prawda, to warto się powołać też na historyków świeckich. No to znaczy, że to coś było. Ale wtedy, kiedy już było ostatecznie, kiedy już Rzymianie już byli w środku, to Żyd zabijał Żyda i jako dziesiąty też siebie zabijał i po dziesiątkami. No i ta twierdza Mossad przecież. Tak, no, tak, tak. Co oni tam usypali, nie, oni... Że żywcem nie pójdziemy do niewoli. No, przecież oni się sami pozabijali, no przecież mężowi dzieci i tego i żony, no przecież przebijali mieczem, żeby się nie dostać. Do niewoli. Ale było jakoś tak, że około 1 000 000 do niewoli poszło. No, nie każdy chciał się aż tak poświęcać. No. Wiesz, lepiej żyć byle jak niż wcale. No, nie każdy, no, także różne rzeczy są w głowie były u nich, że no żyć, tak, przeżyć, umrzeć i zginąć. No tak, a wracając do Ewkiewka, jest po prostu niewdzięczna. Popatrz, jaki krąg ludzi jej pomagał. No. Ile osób. To tak jakby, nie wiem, ona jak ta Żydówka w czasie wojny, żeby jednego Żyda uratować, to podobno potrzeba było nawet do 50 osób, bo byli przerzucani. No. To ja ci coś powiem. Ta Ewka jest symbolem takiej Żydówki, która jest niewdzięczna. I ona z Mareczkiem. No taka biała Żydówka. Jak. Idealni jako para z Mareczkiem. O Jezu, ten Żyd mały z Żydówką. To znaczy niewdzięczność. No nieszczera, bo ona boczek je za kotarą je boczek, czyli niewdzięczność, nieszczerość, kłamstwo, jakieś takie dualne życie podwójne, oszustystyczne, to z Mareczkiem ta para oszustystyczna byłaby może lepsza. Dobrze, a na co nie wpadła, wiesz? Ja ci coś powiem. Wczoraj jak przechodziłam przez ten tunel, przez centralny, to chłopak z dziewczyną szedł, ale dziewczyna była prawie o głowę wyższa. On no bardzo bo, ładny. Bo natura wyrównuje. Rozumiesz, że po to, żeby się, wiesz, nie mali, skadlali, nie tworzyli lub jakieś wielkoludy, to podobno, słuchaj, ta wielka to bardzo lubi niższego, że no i odwrotnie, że taki no, ale mały. Ale wiesz, muszą no się bardzo kochać, przepraszam. Tylko pytanie, słuchaj, jak oni to robią? Na drabinie, no wiesz, co wchodzi na krzesło, no to jest problem. No. A co to za różnica? No nie wiem, ale taka baba tego przydusi normalnie w trakcie miłosnych uniesień. No, niby nic, ale wiesz, nie ma. No, ja zawsze byłam ciekawa i u mnie podstawowe pytanie to jest dlaczego? Nie może tak. Musi być jakaś szkoda trochę poniesiona i to butelka leci. Ja to jestem przekonana, że te Ewki Hindus to jakieś pokurcze, tego nikt nie chciał. Wiesz, jakiś karzełek, no. Czego nie chciał? No, że jego nikt nie chciał, no bo słuchaj, dlaczego on się z taką krobą ożenił? Czy ona go napoiła czymś, jakiegoś lubczyku dodała, zaciągnęła, wiesz, do Las Vegas, czy co? No bo przecież normalny człowiek, no z taką krobą, ale to, sama to by sobie uciekał. Odpowiedziałaś, no. Sama sobie odpowiedziałaś. Tam w Ameryce musisz mieć pieniądze, jasno, jasno, a jak ona tak mataczy, to co było? No, to się facet wściekł. No, dzieci ma, no to wiesz. No, ale te córki może się też wściekły. Mamo, co ty robisz? Było coś takiego, było. I no, ona córki sama matkę na pewno pokają, wiesz. Że nie ma pieniędzy, nie może tam żyć. Ona tylko tutaj sobie coś dostać, coś wyciągnąć. Ja mówię, to dobrze, to też, ale tam trzeba płacić. No. Dziwne, wiesz, kobieta, która wiecznie się włóczy, zamiast pilnować rodziny, no rozumiem, wyjedzie na parę miesięcy, zarobi pieniądze, przyjedzie, ale bez przerwy krąży, jak ten Odyseusz. Tam trzeba. Zupełnie jakby ją wypędzili. No. No teś się ma na pewno pogoniła, wzięła jakieś miotły albo kija, to a jak nic, no. Czy oni żyją w klanach, to są wielkie rodziny, tam są ciotki różne, wiesz, no. Tam, wiesz, no, kobiety głównie rządzą, pilnują tradycji,
No przecież jak on przecież innego wyznania, tak, to trzeba szanować to wyzwa. A ona może, wiesz, tu zaczęła, wiesz, ich nawracać jeszcze o... Może jeszcze i to dodatkowo... Nie, ona tam gdzieś może poszła, a to do świadków, bo ona myślała, że jej pomogą, że no, jej dadzą... Pewno, że ona, wiesz, jej chodziło o jakieś względy merkantylne, a nie ideologiczne. Wiesz, jak oni by jej mogli pomóc? Kąt, bo świadkowie bardzo pomogą, jak widzą, że ktoś Biblię czyta i on z Panem Bogiem, bo tam oni nigdy nic, żadnych pieniędzy nie dają, ani na pieniądze nie liczą, ale by sobie zarobiła potem sama, jakby jej znaleźli pracę przecież. Aż się zmęczyłam, kurczę, pół godziny pazury. Także widzisz. Ta cała Ewa by miała dobrze. Głupia krowa. Ale że ona jest tą głupią krową i ona polekceważyła wszystko, to miała tak jak... Ona nas ma wszystkich zadebili, że ona niby taka czwana, a my tacy głupi. Że ona przechytrzy każdego. Także ja napisałam, że kto trzy sroki za ogon łapie, to żadnej nie złapie, bo ona już ma jakieś trzecie... Całą panią Krysię opisałam, oni na pewno ją znają, tą panią Krysię, i mówię, że jej z lodówki wszystko wyjada. Ale naprawdę napisałam. Na e-mailu. Coś takiego. Drugi tak, ale tak no pisze, uczciwie pisze, no. Żeście panie tu nie mogły przyjść. Dlaczego? Dlatego, że ona się umawiała, miała być i jej nie było. A przecież my tu nie warujemy w domu, ja jej kluczy nie mogę dać, a teraz to jej nawet nie wpuszczę. Ale właściwie po co? Ona zabrała wszystko, co miała zabrać. Co? No zabrała wszystkie swoje rzeczy, no to po cholerę ma tu przychodzić. No to oczywiście. No po co? Towarzysko? No. Co przyjdzie ci, nie wiem, szampanem i z tymi. No to ty dobrze powiedziałaś, no to ty dobrze nie. powiedziałaś. No. 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 Wiesz, państwa nie ma w domu, no. Państwa nie ma w domu. Ale ona miała troszeczkę też takie coś powiedziała, że ta z Biedronki, no. To następnego dnia one jej zrobiły taki skandal, a ona przyniosła kawę. Przyniosła jakieś tam coś tam, papierosy jej przyniosła. No. Także w ramach przeprosin, ja widzę jak ty teraz reagujesz. Nie, no że w ramach przeprosin i że po prostu takie głupie baby, a ona jej dużo rzeczy kupiła. Ja mówię, a czemu nie ty? Właśnie, o, dobre pytanie, czemu nie ty? No, czemu nie ty? I co, i zamilka, a poza tym, słuchaj, jak ona tu przychodzi, to przecież mamy świadomość, że ona mnie dupę obrabia, mówi jakieś niesporzone historie, wyssane z palca. Że... Nie, ona gada to samo, co i przy tobie. Ona tu, wiesz, co ona może. A zresztą, wiesz, pieprze to. Co ona może? Gówno może. No. Na pewno więcej, jak ciebie nie ma, ale ona to samo gada cały czas i co ona może. Ty o niej, ona o tobie. Nie, ale ja mówię przynajmniej o niej prawdę. Ja nie plotkuję. Ja nie mam zwyczaju plotkowania. Mówię fakty. Takie fakty, które bronią się same. Nawet nie trzeba ich komentować. Plotką brzydzę jako taką. No to widzisz, najlepsze to są dzieci. One nie wiedzą. Tak, bo są wiesz. Niewinne. Bo jeszcze są niewinne. Właśnie. I są nieświadome tego wszystkiego. Dobrześ powiedział. Dobrze, widzisz, dziecko podpatrzy, że ta matka coś kombinuje, oj, dzieci, to dziecko też zaczyna, no bo to normalne. Ale, no, ale podpatrzy. A ten kurczaczek, jak on tu kombinuje coś, no to od matki coś podpatrzył, od ojca coś podpatrzył, prawda, że coś już umie. Ja mówię, a ty taki, cwaniaczku, a to podpatrzył. No i co? I to wszystko idzie na krótką metę. Jak to mówi się, że kłamstwo, krótkie nogi ma, no kłamstwo. Ja tym słuchaj, żeby być kłamcą doskonałym, bo są tacy, to trzeba kłamać. Zawsze mówisz dokładnie to samo. Tak. I się nigdy nawet o ton wiesz, nie pomylić. A ona nie umie. Raz coś powie, później zapomniała o czym mówi i później się plącze. Także ty bądź świadoma tego, że ona ja tutaj, mam do niej bardzo duży u tej Krysi tak, jest, tak. Ale ma trzecie już miejsce. Tak, o, no. Ona ma trzecie miejsce. Ona już się szykuje do wylotu. Bo ona tą pufę gdzie poniosła? Do Krysi? Nie do Krysi. No u Krysi jest nie ma miejsca. No, ona poniosła tu w trzecie miejsce, a poza tym... A i słuchaj, tu był taki piękny dywan. To ci mówiłam, naprawdę, się dziwiłam, że ludzie wynieśli zwinięty. No. Widać, że czyściutki, taki no. Ala, wiesz, no. Bez jakiegoś tam no. I ona ten ciężki dywan, przecież taki dywan to parzy, zwinięła w rulon. Jest u Krysi przedpokoju zwinięty. No ale wiesz, no zwinięty, postawiony w słupek, no to niewiele miejsca zabiera. Czyli też gdzieś donosi. Ona się komuś
zasługuje, rozumiesz, w tej chwili, żeby opanować trzeci przyczółek. Ha. No, trzeci przyczółek. Trzeci przyczółek. No. Ja to napisałam w tym liście i teraz mówię, że jej nie puszczę, a co panie zrobicie, to już wasza gestia. No, i tyle. No, no. Można za kogoś... Tak, że nie można, tego, żeby wiedziały co. Że nie można ludzi lekceważyć, mieć za dużo, bo ja uważam, że układ jest układem. Oczywiście, to jest nasza umowa społeczna. To, jest, no. To się nazywa gentleman agreement. Słuchaj, w Stanach, to Piotrek mnie tłumaczył, to był 17 lat w Stanach. On wśród milionerów się obracał i mówi, słuchaj, tam ludzie z pieniędzmi to nie zawierają umów notarialnych. Tak. Umowy się za... załatwia w cieniu gabinetów na tak zwaną gębę. A słuchaj, teraz posłuchaj mnie. Jakbyś była mądra, to abyś mogła w poniedziałek pójść do tego OPS-u. Ja nie będę chodziła do OPS-u, nikomu obrabiałam duchu. Nie o to chodzi. Omowy nie. Nie o to chodzi, posłuchaj się. Byś mogła się tylko zahaczyć, coś powiedzieć, postawić kropkę nad i, ale o to chodzi. Bo tu Jadwiga Grabowska siedziała, to wieś co powiedziała? Także słuchaj, ta Grecja sobie narobiła bigosu. No wiesz, no wszyscy mają dosyć, raz kogoś okantuje drugi, no i każdy ucieka przed nią, bo to się ale to ona, jest dobre na raz. Słuchaj Lidia, ona no. Słyszała umowę, że my od niej nie chcemy połowy, żeby ona tak, wiesz... No tylko, cokolwiek, no. To, a ona powiedziała tak i potem się wykręciła i potem żarty sobie robi i telefonu nie odbiera albo się wyłącza, tak jak sama zauważyłaś, że ona się wyłącza. No tak, ona odbiera wtedy, kiedy wiesz, jej się chce. Kiedy wiesz, jej się, ona się wyłącza. Także wiesz, to już wszystko jest czarne na białym, także już Ewka do nikogo tam nie ma pretensji, niech sobie tam idzie no, padalsze. Sobie idzie swoją drogą, jak to się mówi. Ja ci coś powiem. W Anglo-Ameryce Białystok, tam w Białymstoku, żyła taka pani Jadzia Koszelew, która bez kręgosłupa jakby żyła 40 lat. Do niej przychodziły kobiety z opieki i było jak było, ona już umarła. Ale ona zawsze mówiła, no i poszła padalsze. No tak. Czyli, że no i po dalsze datki i w ogóle, że padalsze, poszła. No bo jak ta ją przepędziła, tutaj na służbie była, no to niech idzie padalsze na służbę, a co ona tam robi, czy ona tam za plecami tej pani swojej wyżre te boczki, no to jest jej sprawa. Krzywdzić ją nie będzie, ale wiesz, ale też nic z nią nic wspólnego. Poszła padalsze, ale ona sobie sama wybrała taki los, bo jeżeli była u Krysi, a ta miała bardzo dobrze. Bardzo, słuchaj, tak jak tam, to nie miała, słuchaj, nikt. No, widzisz, dosłownie. Widzisz? I wiesz, i tak przecież wiadomo, żeby ją poczęstowała, i to, i tamto, a wiesz, ona sobie takich tyłów narobiła, jak można jeść cudze rzeczy, przynoszą jej znajomi. Naprawdę, wiesz, lubią ją, bo ona jest lubiana. Ale może dlatego, że tam było dobrze, wygodnie i ona jadła to. No, ale słuchaj, nie pytając się, biorąc cudze z lodówki, ty byś zrobił coś takiego? Jeszcze wobec chorej osoby. A czy ty byś zrobił? Już nie maluj tych pazurów, bo tutaj śmierdzi jakaś chemia. Trzeba się spytać. Trzeba się, nie trudno, tylko trzeba się spytać, bo to strasznie śmierdzi. No to jest okazja, żeby otworzyć okno. No okno było otwarte, nie może ale być cały to, bo tu jest szum, bo tu jest Saska Kępa, to jest Praga Południe. Dobrze, tu jest niedziela, wycia, o patrz, o masz, kolejne wycie, co no. 5 cholera, minut. Cholera, ja to normalnie będę niebawem, za jakiś tydzień w dzielnicy, ja dojdę, kurczę, do jakiegoś wydziału, nie wiem, komunikacji, no cholera, nie wiem jakiego, ale dojdę. Się spytam, co mi te mordy. Nigdzie nie dojdziesz, jesteś pionkiem, nic nie zrobisz. Patrz, dobrze, wyje. Zobaczymy. Jadą często dwa wycie. Słuchaj, wcale nie jestem takim pionkiem, bo jestem w zarządzie fundacji, gdzie wszyscy wiedzą, że prezes jest bratem. No ale nic nie zrobisz, bo to jest rzecz wyższa. A póki co jeszcze ją nie wywiedzą. W stosunku do tej rzeczy wyższej jesteś tym pionkiem, nic nie zrobisz. Nawet może by Hanka chciała zrobić, też nic nie zrobi. No teraz to wiesz. Także jest często tak, że można znaleźć, zeswatać. Na przykład kobieta taka Żydówa wielka, dwumetrowa, Ewka. Oj, tam jaka ona Żydówa, to widać, że Hamka, że Gojka. Że to jest Hamka ze wsi, tak? Przecież to jest Gojka, no klasyczna Gojka i Hamka ze wsi.
to nie wystrzeli. Nie musi buzi otwierać. Ale widzisz, ja tu już mówię z punktu widzenia aktorki, aktora, artystycznie, bo to na scenie ten, kto przedstawia daną rolę, to nie musi być dosłownie z krwi i kości. No to, ale ja tutaj sugeruję małżeńską parę artystyczną. Bardzo dobrze. Ewka, no i tego Mareczek, a Mareczek ją nawet widział. No i co, jakie wrażenie na nim zrobiła? Na czerpie, on nawet się na nią nie patrzył, no bo dlaczego się on wiedział, patrzył? Że tu jest kilka osób, że to jest za dużo, o jedną, dwie od razu. Nie, no wtedy to był taki kołchoz. A ta się krowa jeszcze poszła goła kąpać. Przecież ktoś, komu się mogło chcieć siusiu czy kupę na przykład. A ta się pluskała, no przywidła. Tak. Bo bez żadnych kramulców, no i nie wiem, jak tutaj nie ma tego okna, to mnie to krępuje, no, wiesz, bo po prostu krępuje mnie to, no. A ta się, wiesz, cyce wywala, na tym w nocy kiedyś z tego kostiumu nie chciała. Ty już skończyłaś, no bo tu śmierdzi. No, zaraz skończyłam. Trzeba się zawsze pytać, bo to śmierdzi, to jest też chemia i to rakotwórcze. Aj, tam, tako, z jednego tego rakotwórcze. To jest wszystko rakotwórcze. Także tak, czy Bóg nas opuścił? Czy Bóg nas opuścił? 11 września 2001 o godzinie 8.46 samolot pasażerski uderza w północną wieżę World Trade Center w Nowym Jorku. To początek ataku terrorystycznego wymierzonego w różne cele. A to podobno CIA to zainicjowało. Takie są teorie. No to teorie to teraz to już będą różne, to wiadomo. Różne są teorie. W ciągu następnych 102 minut życie traci około 3000 osób. To było straszne, to była hekatomba. To jest straszne i to mamy strażnicy. I nagle widzą, że życie się kończy. 26 grudnia 2004 roku w wyniku trzęsienia ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera na Oceanie Indyjskim powstaje tsunami. Zabójcze fale pustoszą wybrzeże 11 krajów. Docierają nawet do Afryki, oddalonej o jakieś 5 tysięcy kilometrów. W tym jednym dniu 150 tysięcy osób ponosi śmierć lub zostaje uznanych za zaginione, a przeszło 1 000 000 traci dach nad głową. 9 sierpnia 2009 roku skuter wodny, którym płynie 42-letni mężczyzna z 5-letnim synkiem, rozbija się o drewniany pomost. Ojciec ginie na miejscu. Chłopczyk umiera następnego dnia. Mieliśmy nadzieję, że zdarzy się cud i mały z tego wyjdzie, mówi zrozpaczona krewna. Gdy słyszysz o atakach terrorystycznych bądź klęskach żywiołowych, albo gdy przeżywasz jakąś osobistą tragedię, być może zastanawiasz się, czy Bóg to wszystko widzi, a może o nas zapomniał. Zobaczmy, jakiej pokrzepiającej odpowiedzi udziela Biblia, że co robi Bóg, że rujnujące skutki grzechu, że architekt przygotowuje szczegółowy projekt odbudowy. No to więc to, co mówię, że to, co dotyczyło Jezusa, to oni wszystko przegapili. Wybrany wykonawca realizuje projekt, trwa dzieło odbudowy. No i tutaj mamy nawet takie święte miejsce opisane. Ołtarz, jak świątynię budowano Salomonową. Ołtarz, gotowość Boga do przyjęcia ofiary Jezusa. Hebrajczyków 13 rozdział, wersety 10 do 12. Arcykapłan, czym i po co był? To jest Jezus. Hebrajczyków 9 rozdział, werset 11. Czyli Żyd pisze Żydom, apostoł Paweł. List do Hebrajczyków. Miejsce święte, stan Jezusa jako zrodzonego z Ducha Syna Bożego. Mateusza 3 rozdział, wersety 16-17, Rzymian, list apostoła Pawła do Rzymian 8-14-17, list apostoła Pawła do Hebrajczyków 5 rozdział 4-6. Zasłona, człowiecze ciało Jezusa, bariera oddzielająca życie ziemskie od niebiańskiego. 1 Koryntian 15, 44, 5, 10 na poparcie. Hebrajczyków 6, 19, 6, 20.
10, 19, 20. Miejsce najświętsze to jest niebo. Hebrajczyków apostoł Paweł pisze 9, 24. Potem co jeszcze? W dniu przebłagania arcykapłan składał ofiarę za grzechy ludu. Kapłańska księga, czyli 3 Mojżeszowa 16, 15, 29, 31. 14 Nisan, co świadkowie Jehowy obchodzą raz w roku pamiątkę 33 roku naszej ery. Jezus złożył za nas życie. Hebrajczyków 10, 5-10. Pierwszy list Jana 2, 1, 2. Arcykapłan przechodził za zasłonę oddzielającą miejsce święte od najświętszego. I tu pokazuje na ilustracji, jak on wchodzi. O, proszę patrzeć, właśnie. I on już tu jest. W miejscu najświętszym arcykapłan kropi krwią zwierzęcia ofiarnego przed Arką Przymierza. Kapłańska 16:12-14. Po zmartwychwstaniu Jezus niejako przeszedł za zasłonę, wstąpił do nieba, żeby się teraz za naszą rzecz ukazywać przed osobą Boga. Hebrajczyków 9:24-28. Przedstawiając Jehowie wartość swej przelanej krwi, Jezus dokonał rzeczywistego przebłagania za nasze grzechy. Odbicie rzeczywistości, co wyobrażał przybytek? Czyli, że ten przybytek to nie był po to, żeby się mogły dzieci pobawić jakimś czymś, tylko to było coś tak naprawdę rzeczywistego, rozłożonego na tysiące lat. I tego nie wolno było przeoczyć, skoro prorocy, tam 312 proroctw były, które się na Jezusie spełniły. Nie wolno tego było przeoczyć. A ogólnie klasa kapłanów, cały naród żydowski to przeoczył. No przepraszam bardzo, gdzie oni jaką religię chcą założyć? Czy ty pójdziesz na policję i złożysz doniesienie, to możesz dwa razy? No nie można. Nie, no przecież oni procedurę włączają. Jest jedna. Jest, cała machina jest wprawiana w ruch. To nawet kurczaczek wie, że jak oni na tego to polskiego byli tam na jednym gdzieś pipidówku, ja mówię, słuchaj, to nie było złożenie o przestępstwie, bo ty musiałeś czy jakoś podpis złożyć, czy coś musiałeś tak, powiedzieć, no a on musiał spisać. No to, więc, no to więc ten drugi na Madalińskiego się zastanawiał, to więc nie było złożenia, bo to musi być poważne. No to więc, ale jedno. No i teraz oni nie mogą ci Żydzi założyć jakiejś innej religii, jakiegoś innego Boga wymyślić, bo oni jednego odrzucili. Ja podam ci przykład taki, że u Świadków Jehowy, jak zostaniesz wykluczona, gdybyś była Świadkiem Jehowy, no to musisz te sprawy uregulować. Jeżeli tych spraw nie uregulujesz, nie możesz drugi raz być jako osoba zainteresowana, czytać, studiować i przyjąć chrzest. No ale dobrze, załóżmy, ktoś został wykluczony, ale później się wziął, zesocjalizował, pokajał, to czy może znowu przystąpić? To musi, jak się pokajał przed braćmi. Przed braćmi, tam gdzie stracił status, tam musi iść do braci, pokajać się i oni wszystko rozumieją i on będzie przyłączony do zboru. Czyli ponownie. Tak, jeżeli tego nie zrobi, to nie. Nie może studiować. Taki rodzaj ostracyzmu. Nie może przyjąć drugi raz chrztu, bo to nie ma sensu. No nie. Musi naprawić to, co było. I tak samo tu, Żydzi, którzy zadarli z Bogiem, nie mogą udawać, bo to ciemne wszystko, że jest jakaś teokracja, czy oni mają to. Oni nie mają teokracji, bo Jahwe ich opuścił w roku 70. To, co było, to chyba jest ewidentny przykład, że Bóg ostatecznie odrzucił naród izraelski. Bo wtedy, jak w 607 roku na niewolę poszli 70-letnią, to gdy wrócili, Bóg Jahwe im pozwolił, ale już jak odbudowali tę świątynię, to nie było tamtego obłoczku. Nie było tej obecności Jahwe, bo już Jahwe dał do zrozumienia, że był błąd, była kara, jest odpokutowanie, ale tutaj było w roku 70 ostateczne. I teraz tak, wystarczy rzut oka na nagłówki gazet, by się przekonać, że żyjemy w czasach udręki. A gdy jakaś tragedia dotyka nas osobiście, padamy ofiarą przestępstwa, poważnego wypadku lub tracimy kogoś bliskiego. Zaczynamy się zastanawiać,
Czy Bóg to widzi? Czy Bóg to widzi? Czy przejmuje się naszym losem? I czy w ogóle istnieje? No bo jak ludzie tracą wiarę w Boga, no to takie pytanie. Zadają Boga, wyzywają. Czy brałeś jednak pod uwagę możliwość, że nasze oczekiwania w stosunku do Boga mogą być oparte na fałszywych założeniach? Wyobraź sobie małe dziecko, które jest rozżalone, ponieważ ojciec poszedł do pracy. Tęskni za nim i chce, żeby wrócił do domu. Czuje się opuszczone. Przez cały dzień ciągle pyta, gdzie jest mój tatuś? Nie trudno nam wychwycić błąd w rozumowaniu tego dziecka. Co prawda, ojciec jest chwilowo nieobecny, ale przecież ciężko pracuje na utrzymanie całej rodziny. Warto się więc zastanowić, czy nie popełniamy podobnego błędu, pytając, gdzie jest Bóg? Niektórzy na przykład chcieliby, żeby Bóg był kimś w rodzaju egzekutora, który bezzwłocznie wymierza karę, no bo na Ewkę tą Grabowską, jak widzę. No bo to by się przydała jakaś kłonica od razu. Inni natomiast widzą go w roli niebiańskiego świętego Mikołaja i oczekują prezentów w postaci pracy, współmałżonka albo nawet szczęśliwego losu na loterii, jak zapadnie na raka, bo kopciła całe życie, to żeby Matka Boska, no mówimy tu o Bogu, przyszedł jej z pomocą. Oba te poglądy zakładają, że jeśli Bóg nie wymierza od razu sprawiedliwości, albo nie spełnia jakiejś naszej prośby od razu, musi być obojętny na nasze cierpienia i nieświadomy naszych potrzeb. Nic bardziej mylnego. W rzeczywistości Jehowa Bóg podejmuje konkretne działania na rzecz całej rodziny ludzkiej, chociaż niekoniecznie w sposób zgodny z naszymi oczekiwaniami. Co zatem Bóg robi, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie? Musimy się cofnąć do początków dziejów człowieka, gdy stosunki między Bogiem a ludźmi uległy poważnemu nadwyrężeniu. Na szczęście, jak się przekonamy, szkoda ta nie jest nieodwracalna, bo ludzie, po co mieliby tę Biblię czytać? Po co ludzie by tę Biblię mieli czytać? To właśnie ten plan Boży tam jest wyłuszczony, moja kochana Adela. A ci tam Adelo zaraz. Ja mam piękne imię Lidia, i bardzo mi się ona podoba. No tak, ale grasz Adelę, bo musisz podwórko pozamiatać. Ja? Pomóc Ewce przynajmniej coś, no to wiesz. Powiedzmy, ja jestem żoną Marysią. Powiedzmy, że były Adele dwie. I teraz tak, rujnujące skutki grzechu. Załóżmy, że jakiś dom, kiedyś bardzo piękny, von Lipska, od wielu lat obraca się w ruinę. Dach się wali, drzwi wpadają z zawiasu, wypadają, a elewacja jest kompletnie zdewastowana. Zniszczenia są tak poważne, że nie wystarczy powierzchowny, szybki remont. Jakieś 6 tysięcy lat temu porównywalne szkody wyrządził ludzkości niewidzialny duch, szatan, który skłonił Adama i Ewę do buntu przeciw Bogu. Wcześniej pierwsza para ludzka cieszyła się doskonałym zdrowiem i miała żyć wiecznie razem z przyszłymi pokoleniami swoich potomków rodzaju. Pierwszy rozdział, werset 28. Niestety, grzech prarodziców miał rujnujący wpływ zarówno na nich, jak i na ich potomstwo. Trudno się nie zauważyć opłakanych skutków tego buntu. Biblia mówi, przez jednego człowieka, czyli Adama, grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, 5 rozdział, werset 12. Grzech nie tylko sprowadził śmierć, ale też nadszarpnął naszą więź ze Stwórcą i odbił się na naszym stanie fizycznym, umysłowym, emocjonalnym. Nasze położenie można przyrównać do zdewastowanego domu. Jak przyznał prawy Hiob, człowiek ma krótkie i bolesne życie. Księga Hioba, 14 rozdział, werset 1, według Biblii Tysiąclecia, wydanie 3. Czy po grzechu Adama i Ewy Bóg odwrócił się od ludzkości? Ależ nie. Od tamtej pory nasz niebiański Ojciec, dlaczego my tu o Ojcu mówimy? Ojciec nieprzerwanie działa dla dobra rodziny ludzkiej przez te tysiące lat. Właśnie tak. Aby lepiej zrozumieć, co dla nas robi, rozważmy trzy kroki umożliwiające odbudowę domu
i zobaczmy, jak można to odnieść do działań podejmowanych przez BOK. Właściciel musi ocenić rozmiary szkód, zdecydować, czy dom nadaje się do remontu, czy już tylko do rozbiórki. Bezpośrednio po tragicznych wydarzeniach w Edenie Jehowa Bóg oznajmił, że zamierza przywrócić ludzkość do pierwotnego stanu. I tu jest cały szkopuł z tym, że ludzie powymyślali nauki o nieśmiertelności duszy, o trójcy, czyli rozmataczyli w swoich kręgach jakichś, bo na szczęście byli w Ameryce badacze Pisma Świętego, którzy to zauważyli, odgrzebawszy te prawdziwe nauki i nie dali się zmataczyć Mareczkowi. Niewidzialnej istocie, która podżega do buntu, powiedział, wprowadzę, i tu jest cytat z Księgi Rodzaju, prorocze zdanie, wprowadzę nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę, pomiędzy twoje potomstwo a jej potomstwo. Ono rozgniecie ci głowę, a ty rozgnieciesz mu piętę. Rodzaju, trzeci rozdział, werset 15. W ten sposób, zaraz to wyjaśnimy, Jehowa przyrzekł zgładzić inspiratora buntu w Edenie. Rzymian, 16 rozdział, werset 20, apostoł Paweł pisze, i objawienie świętego Jana, 12 rozdział, werset 9. O tym nasieniu i o tej niewieście czytamy. No, Kościół katolicki to zaraz to do Maryi szybciutko przyrównuje, bo nie ma zielonego pojęcia, o co tu chodzi na przestrzeni tysięcy, aż lat nawet, proszę Państwa. I dlatego oni nie poznali Jezusa Chrystusa i Go zabili. I ci, którzy w spadku po Żydach mają mohery, nie mohery, moherowi lepsi, moherowi gorsi, te błędy wszystkie, to samo robią. Nawet mówią, że na tej linii, co jest teraz ta cała Prawo i Sprawiedliwość, że to też są jacyś tam, jak nie... Że to są przefarbowani. Przefarbowani, ale też w tym samym stylu. Jakby inna linia Bomysia, ale jakby ta wcześniejsza i ta sama. Ci tamci deformowani, a ci ortodoksi. Zapowiedział też, że pojawi się potomstwo, które wykupi ludzkość z niewoli grzechu. Kim jest ten potomek? Czym jest to potomstwo? 1 Jana 3,8. Obietnice jednoznacznie dowodzą, że Bóg zamierza uratować swe dzieło stwórcze. Uratować, uzdrowienie ludzkości wymaga jednak czasu. Architekt, po drugie, przygotowuje szczegółowy projekt odbudowy. Czyli tak, architekt, Jehowa Bóg dał Izraelitom zbiór praw. I ta Anita, jak poszła na architekturę, to jak uczyła się w liceum, to uczyła się w liceum z Krystyną Jandą. I ta Krystyna Janda poszła na aktorstwo, a ta poszła na architekturę. To więc jak Anita pójdzie do teatru, tam do Jandy, to ma chody, że ona ją toleruje. No i widziała ta Krystyna Janda, że ja z tą Anitą rozmawiam. I tak przyszła, kilka razy się patrzyła, bo ja tam robiłam z nią ze 3-4 takie ujęcia filmowe. Architekt przygotowuje szczegółowy projekt odbudowy. Jehowa Bóg dał Izraelitom zbiór praw oraz plan sanktuarium, którym mieli oddawać mu cześć. W Biblii napisano, że te rzeczy były cieniem. One były tylko cieniem tego, co miało nastąpić. To już pisze apostoł Paweł po Kolosan, Kolosan 2,17. Stanowiły zapowiedź czegoś wspanialszego, a oni uchwycili się, tak jak ta Ewka, tu jakiegoś domu i myśli, że to raj, a potem przeskakuje do innego. Ale to tylko mogło być twoim cieniem, bo my ci chcieliśmy pomóc, a ty miałabyś mieć jeszcze większą pomoc, ale od kogo innego, gdybyś sobie te sprawy uregulowała? Od państwa, gdybyś spadek w sądzie wygrała, miałabyś więcej, a jak nie, to stracisz ląd. Na przykład Izraelici składali ofiary ze zwierząt, by uzyskać przebaczenie grzechu. To po co oni ze zwierząt składali te ofiary? Właśnie po to. Nie po to, żeby to było jakieś takie życie
cygańskie, przyjemnie, wesoło i kolorowo, no tak, bo Mojżesz poszedł po przykazanie na górę, a my tu mamy krowę ze złota, kolczyki, dawaj, te złoto, to złoto i zaraz będą tańce, hulanki i swawole. Czy o takie życie wam chodzi? Jeżeli tak, to jesteście jako mieszanka cygano, żydo, dziado, gadów. Proszę państwa, Księga Kapłańska, 17 rozdział, werset 11 mówi o składaniu ofiar. Wskazywało to na znacznie większą ofiarę, czyli że Żydzi byli jako przechodnie, żyli jako przechodnia. Apostoł Paweł pisze, że przechodniami jesteście, czyli wskazywało to całe ich życie proroczo na znacznie większą ofiarę. I tu słuchaj, która miała być złożona setki lat później, zobacz, co Żydzi nabroili, i zapewnić ludzkości trwałe uwolnienie od grzechu, gdy ta Ewka Grabowska, Jadwiga Grabowska, bo to Ewa, my mówimy Ewa Grecja. Ona po prostu nie lubi Jadwiga, tak. I chce być Ewą. No. Ona nie lubi być Jadwiga. I teraz, proszę państwa, u nas u Świadków Jehowy już tam nie ma siostra Krysia, tylko siostra Krysia Przybylska na przykład. Plan przybytku, a później świątyni, proroczo nawiązywał do Mesjasza, począwszy od jego ofiarnej śmierci, a skończywszy na wydarzeniach po jego powrocie do nieba. Zobacz stronę siódmą. Wybrany wykonawca realizuje projekt. Obiecanym Mesjaszem okazał się Jezus, zgodnie z proroczym pierwowzorem, którym były ofiary składane przez Izraelitów, miał oddać swe życie, by odkupić ludzkość. Jan Chrzciciel nazwał go Barankiem Bożym, który usuwa grzech świata. Ewangelia Jana, 1 rozdział, werset 29. Znajdziesz, nie bój się. Kup sobie Biblię, zacznij ją czytać. Znajdziesz. Jezus bez wahania zgodził się wypełnić na to zadanie. A czy wiesz, Litka, co powiedziała Maria, jak się wystraszyła anioła? Otom ja służebnica pańska, czyli... Nie jestem godna imienia twojego, tak. Ale ona dała do zrozumienia, że jest do usług. Ale o co chodzi? Że Bóg po raz pierwszy, co tu ksiądz mówił, to też ciekawe, po raz drugi tutaj zapukał do niej. Bo po grzechu Adama, wtedy jak Bóg rozmawiał z Adamem i Ewą, to Bóg sznur mocny, gdy potrójny w pieśni o małżeństwie, Bóg przechadzał się po ogrodzie. I wtedy Bóg pukał do drzwi, potem już nie. Po raz drugi Bóg zapukał do tej Marii i właśnie ona się wystraszyła, że ktoś zapukał, pojawił się ten anioł, ale ona powiedziała, jest oto ja służebnica pańska. Ale ja tu mówię, to ciekawe, ja tu mówię o Jezusie. Jezus bez wahania zgodził się wypełnić to zdanie. Powiedział, stąpiłem z nieba nie po to, by wykonywać wolę swoją, albo ci kapłani faryzeusze, saduceusze, jakby myśleli swoje prawa, nie swoje prawa, lecz wolę tego, który mnie posłał, Ewangelia Jana 6,38. Wolą Bożą było, żeby Jezus nie tylko dał swoją duszę jako okup w zamian za wielu, ale też znalazł naśladowców, którzy razem z Nim sprawowaliby władzę w niebiańskim królestwie. Mówię o rządzie Bożym. Mateusza 20-28, Łukasza 22 rozdział, wersety 29-30. Właśnie za pośrednictwem tego królestwa Bóg spełni swoje zamierzenie względem ludzkości. Na całym świecie jest dziś ogłaszana dobra nowina, że ten niebiański rząd ustanowiony przez Boga obejmie władzę nad ziemią. Mateusza 24-14, słynny werset, że ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi i wtedy nadejdzie koniec. Jak już będą świadomi. Daniela 2,44. Trwa dzieło odbudowy. I na zakończenie mamy parę zdań. Przed pójściem do nieba Jezus polecił swym naśladowcom, bo Jezus głosił w Palestynie, apostoł Paweł już poganom, 3 podróże misyjne, a teraz po całym świecie. Państwo zobaczą, że to wszystko jest w ruchu, Rydwan Boży w ruchu. To nie jest statek kosmiczny, tylko organizacja niebiańskich aniołów, serafini, cherubini, aniołowie, którzy mają współudział w głoszeniu Ewangelii. Jak ty pójdziesz głosić, to anioł jest z tobą. To więc jak na klatce dewotki się kłócą, biją się, to ty przez chwilę pomódl się i zastanów się, że w tym domu może być owieczka, która ciebie zaraz posłucha, bo tu się biją, matacząc, kłócą, wrzask robią, cygano, żydo, dziado, gady. Po co?
po to, żebyś ty poszła sobie dalej, a ty sobie nie daj pójść dalej, padalsze, bo jesteś z Panem Bogiem. Czyli masz poradę. Dokładnie przejrzyj teren. Czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc, to bracie wielokrotnie powtarzali, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do zakończenia systemu rzeczy, Mateusza 28. A zatem, działania mające doprowadzić do odrodzenia ludzkości nie skończyły się ze śmiercią Jezusa. Padalsze to poszło. Miały również trwać podczas zakończenia systemu rzeczy, okresu, w którym Królestwo Boże miało zacząć obejmować władzę nad ziemią. Czyli duchowo już jest, ale na ziemi ma być porządek. Kiedy? Po Armagedonie. A co przed? Głoszenie. Żyjemy właśnie w tym znamiennym okresie. Świadczy o tym spełnienie się podanego w Biblii znaku zakończenia systemu rzeczy. Mateusza 24, 3-14, Łukasza 21, 7-11, 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza 3:1-5. Obecnie w 236 krajach świadkowie Jehowy posłusznie stosują się do polecenia Jezusa i głoszą dobrą nowinę o Królestwie Bożym. No co oni robią?